Witamy Państwa serdecznie, jak zawsze z Centrum Harmonii. Dzisiaj mamy specjalne wydanie. Tutaj mamy na live, jest Urszula i ona ma boleriozę. I właśnie na pewno Was wszystkich zaciekawi, bo dużo ludzi ma właśnie w tych krajach, gdzie jest bardzo zielono, soczyście. I te ceken, jak to się nazywa? Kleszcze właśnie mają to środowisko do życia i dla ludzi to jest przykre i dla zwierząt też. Także roznosicielami są takie właśnie choroby, które nazywamy bolerioza, tak? Mi tu w rodzinie jest to nieznane, ale dlatego jest bardzo fajnie, że mamy tą okazję sprawdzić to na wazie. Już wszyscy są w laboratorium, tam w specjalnym właśnie, na tym specjalnym oddziale, gdzie ma wszystkie pod ręką, jak to się mówi, Rafael, narzędzia i środki do obejrzenia bez uszkodzenia, bez ściągania ochrony i aury. To są komputery, to są, które przechodzą na docelowe właśnie organy, żeby sprawdzić. I w tej chwili będziemy tą boleriozę sprawdzali. Jest, mamy filtryzację 10 tych istot z obcych cywilizacji przybyło. Się przyglądać, pewnie są zainteresowani, jakie plagi męczą człowieka. Także... Urszula, teraz musi nadać na komputer twoje imię. Tak i zobaczymy dobrze. U-R-S-Z-U-L-A. Jedno, tak było to imię? Jedno. Gut, Rafael, hat jetzt gerade das Blut schon am Überprüfen. Już Rafael sprawdza krew, już pobrał, bo to jest potężne laboratorium. Jak to się dzieje, my tej wyobraźni nie mamy, to się odbywa całkowicie inaczej, jak znamy ziemskie. Okay, gut, also jetzt gemeint, das ist jetzt relativ aggressive Form von dieser Boreose, also von diesem... Rafael powiedział już, już ma te wyniki, że to jest bardzo agresywna forma boleriozy, tak zwanej. Ja, aber es sagt halt auch, also das ist ja, geht ja ins Blut, ist ja da dieses Bakterium und... Ta bakteria, mówi to, tylko w krwi, krew jest jej podłożem do rozwoju. Also, er meint, er kann das nur da, wo sie die Probleme hat, kann er das praktisch so... neutralisieren, dass das sich verbessert, also ja, tylko i właśnie ten, ta bolerioza, ten no jak to po polsku tutaj jest powiedzieć, ta bakteria osiedla się, ona nie jest w całości, w całym krążeniu, ona się osadza w pewnych miejscach, szuka sobie miejsca, takie środowisko i tam się osadza i tam są atakowane wtedy, czy odczuwalne Probleme. Also die Ursachen kann er bekämpfen, aber dieses Bakterium, wo da drin ist, kann er jetzt nicht komplett rausnehmen aus dem Körper, dass nichts mehr kommt. Also das geht nicht, weil das wiederum, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Szuka słowa, żeby od Rafaela przekazać na ziemię. Weil das dann praktisch also das hat dann auch wieder mit diesem Verankerung mit Genetik zu tun. Dieses, die verankern sich dann relativ schnell mit Genetik, dieses tak, Bakterium. Also, żebym nie zgubiła tej całości, co Rafael przekazał, że on może po prostu te miejsca, które są zaatakowane, co bolą, są zmiany, on może zadziałać.
że będzie ulga. Ale tej bakterii nie może po prostu już zlikwidować, bo ona już może nie istnieć, ale ta bakteria właśnie niszczy genetykę i u ciebie już genetyka jest zniszczona przez nią. Dlatego, że niszczy genetykę ta bakteria, dlatego będzie cały czas wpływ na jakieś tam, bo chociaż to jest bardzo agresywna forma bakterii. Okay, dann fangen wir jetzt, sagt Raphael, er will das mal durchscannen. I teraz on robi skan całego ciała i odszukuje te miejsca, gdzie już są zaatakowane, tam on właśnie chce to zneutralizować, te miejsca, nie? Tylko genetyki nie może zmienić. Okay. Also man sieht, dass praktisch an den Haarwurzeln unten sehe ich, dass das so wie so, so ein Halbkreis unter der Haarwurzeln ist. Von diesem Bakterium, ogląda właśnie teraz, Rafael odkrył, że na korzeniach twoich włosów właśnie jest całe tym. Wypadają ci włosy mocno. Rafael sagt, dadurch haben die Haare nicht mehr diese Stabilität. No i Rafael mówi, że te włosy nie mają stabilizacji wtedy, bo to ten właśnie jest już, ta agresja jest tam przy tych korzeniach włosów. Okay, also das wird jetzt so, also von jedem einzelnen wird es runtergezogen, wie i on teraz wszystko ściąga to, te wszystkie uwalnia te korzenie z włosów. Ja, gut. Jetzt hat er so wie so eine Sprühflasche, da sagt er, da ist so ein Mittel dran, wo dann praktisch dieses Bakterium nicht mehr sich festhalten kann. I teraz ma specjalną taki spray ze specjalnym środkiem i opryskuje te wszystkie korzenie, tak że ta bakteria nie może się utrzymać przy nich. Że nie może, nie ma stabilizacji tam. Okay. Also am Gehirn sehe ich da auch nicht. Na mózg nie jest zajęty. Nie ma, ta bakteria nie jest, na mózg nie miała wpływu. Szuka środowiska, gdzie się zagnieździły, na które zaatakowały. Ich gucke mir jetzt auch, also die Haut, wo so auf dem Körper ist, so und die Skórę przegląda, oczy, wszystko po kolei jedzie. Szuka. Das ist auch alles okay. Poza głową, to na tych korzeniach włosów się usadowiły te bakterie. Das geht ein bisschen weiter runter über Brust und Hals. Das auch nichts, also das Herz ist frei und na sercu nie ma nic. Lunge ist auch frei. Na płucach nie ma tej bakterii, tych gniazd, nie, co się osiadły. Also das sind wie so Pünktchen drauf, Raphael sagt, die werde auch wegmachen. Das kommt na wątrobie znalazł siedlisko. Mówi, widzi ona też, bo na tym ekranie obserwują, mówi, normalnie punkciki są. Ja, die hat er jetzt mit seinem Tuch wie so weggewischt, die sind jetzt auch nicht mehr da. Taką chustą pościągał te. Okay, gut. Jetzt hat er die ganze, also Leber, also wie so mit einem Tuch einmal umwickelt und das soll dann praktisch sorgen dafür, dass da nichts mehr sich hinsetzen und das bleibt kann. Das zieht dann praktisch wie so eine Creme in die... Teraz taką specjalną, nazwała to jak chustą, obwinął całą wątrobę. To nie jest nic materialnego, że sobie wyobrażasz, ale to zostanie i będzie tak długo na tej wątrobie, to wsiąka, po prostu wsiąka, aż zregeneruje ci całkowicie wątrobę
będą zniszczone właśnie te toksyny wszystkie i potem to zanika. Wsiąka i potem zanika, jak wykona swoją pracę. Okay, gut, dann gehen wir jetzt, der Scanner ist jetzt schon ein Stück weiter runter, so Bauch, also... Teraz na brzuchu są, nie? Oglądają. Jelita tam wszystkie pokoju. Also du Magen ist okay, da ist nichts. Na brzuchu nie ma tych bakterii, nie zaatakowały. Die Därme. Okay, ja, das sind auch wie so Punkte, also ganz leicht zwischendrin, die między, między jelitami odkrył też. Też na jelitach coś czułeś? Okay. Ściąga to wszystko. Jetzt wird es, das ist jetzt wiederum so ein Netz, wo da drüben i zakłada, pościągał te bakterie, bo te, co może ściągnąć, ściąga, nie? Tylko to chodzi, się on zmartwił, że genetyka już jest atakowana, nie? To są zmiany w genetyce, na które nie może, już nie ma wpływu, ale te bakterie, które on odkrywa, to ściąga i teraz cały jelita obłożył energetyczną siecią. Także jak coś tam, to się nic, wszystko nie ma dostępu po prostu tam. No i też jest regeneracja, nie? Bo to ta sieć zaniknie też, nie? Tak długo ma działanie, aż wszystko jest w porządku. Niere sind frei, also nerki nie są zaatakowane. Die Blase ist auch frei und gebärmutter. Na pęcherzu nie ma zmian, na macicy nie ma zmian. Po tych bakteriach. Die Muskeln an den Füßen sind auch alle okay. Muskuły też nie odkrył nic, żeby gdzieś na muskułach czy na nogach, to ogląda właśnie całkiem dokładnie. Bo te zmiany on tam, ten komputer odkrywa. Oni widzą potem, nie, te zmiany, gdzie są te bakterie jeszcze żywe, nie, można powiedzieć. To się... Arme habe ich jetzt auch noch mal gerade unter der Lupe genommen, aber da habe ich jetzt auch nichts gesehen. Też ręce, okay. Nie ma zmian żadnych w rękach od tej bakterii. Najwięcej było właśnie, miałaś włosy, te korzenie od włosów były zaatakowane, obłożone bakterią i wątroba. I te jelita nieco. Okay. Gut. Rafael sagt, so ist jetzt fertig, das kann jetzt sich... Rafael mówi, że już jest zakończony, już nie ma nic, tam tych bakterii nie odkrył więcej. Gut. Jetzt ist der Scan vom Körper weg. Już ten skan już odjeżdża od ciała. Die Seele bedankt sich gerade. Mówi, no, się bardzo dziękuję jeszcze. Und der Rafael, habe ich Frage von, warum diese Zecken haben, diese Bakterien, wie ist das passiert? Früher war das Problem nicht. Pytam się Rafaela, jak to doszło do tego, że te kleszcze są nosicielami właśnie tej agresywnej bakterii? Bo przecież nie były kiedyś. Das hat sich halt alles im Laufe von der Zeit entwickelt, weil halt so viele negative Umwelteinflüsse sind. To jest wpływ negatywnego środowiska na wszystko, co jest, na wszystkie istnienia, mówi. I to nie dotyczy tylko tego kleszcza, to dotyczy wszystkiego. I komary są nosicielami teraz i wszystko się jest. Wolkes meint, es ist halt einfach das, was man schon oft gesagt haben, dass die Erde sich halt verändert dadurch, dass wir Menschen halt zu viel halt kaputt machen. Oris teraz tłumaczy, że już tyle razy było przekazywane, że planeta takie zmiany przeszła i to wszystko z wpływu człowieka, nie z zewnątrz. Człowiek sam to stworzył, że w tym środowisku żyjemy. To na tyle Rafael powiedział, co mogą w tej chwili przekazać, nie?
Także drodzy Państwo, to co oglądaliście, to nie jest nic z chipami, bo chipy są na astralnym ciele, co są ściągane, a tu znowu na organach, to jest na specjalnym oddziale w laboratorium, gdzie właśnie bez uszkodzenia ochrony i ten komputer wszystko odnajdują i dochodzą właśnie, też i operacje tam robi. Są rzeczy, które tam Rafael nie operuje, bo musi być ciało fizyczne, musi być operacja fantomowa właśnie ze Szczepanem. I już wiele razy to już zapowiadał, tak. Wiem, że się pytacie dużo, potrzebujecie pomocy, ale tu jeszcze jakieś są granice tego możliwego. Albo musi być ciało fizyczne, albo możliwe jest tam sprawdzić, tak? I tam już w tym laboratorium właśnie on może coś zaradzić, tak teraz, żeście to obejrzeli. Dzieją się różne rzeczy, są przyczyny, są zawsze bez przyczyny, nie ma nic, tak? Także cieszę się, że mogliśmy i ten właśnie tą sprawę wyjaśnić. Smutne to jest, że ludzie masowo to mają u zwierząt, nikt nie sprawdza. Są jakieś tam przyczyny, są jakieś skutki, są jakieś objawy, ale nikt nie idzie do weterynarza sprawdzać, czy boreliozy jest, tak? Bo to jest kosztami, niesamowicie koszty są przy tym, żeby sprawdzić wszystko, co tam w laboratoriach się sprawdza, to są koszty. No i mówi się, no pies miał raka, to jakiś miał niedowład, czy jak to się tam nazywa, tak. No i umierają nam zwierzęta też właśnie z takich przyczyn, o których nie wiemy, a jednak się okazuje, nie tylko człowiek, no wszyscy są, wszystko co żyje, nie. Liście zmieniają też kolory, mają plamy, chorują drzewa, nie wiadomo skąd, z czego. Kiedyś nie były pryskane, było wszystko zdrowe. Nawet robale mieliśmy w środku. Z mięskiem było serwowane, nie owoc, a teraz typowo wegetariańskie i w dodatku nic niewartne. Dobrze. To na tym moment dziękujemy Państwu. Rozszerzymy temat jeszcze parę rzeczy. Także kochani, pozdrawiam Wam z tego miejsca. Namaste.